Cześć kochani, witajcie, kolejny filmik, że tam sobie odkrząknę. No trochę się podziało tutaj na terenie, jeśli chodzi o tradycyjne golenie. Zacznę trochę inaczej, jak widzicie, inna łazienka. Bo nie jestem u siebie, jestem u swojej mamy, w mieszkaniu mamy. Także no, nie patrzcie, że Rais przez tydzień zrobił remont łazienki. Nie, nie, nie. Jestem u mojej mamy. Jestem na kwarantannie. Mieszkanie jest puste, także mam okazję skorzystać z pustego mieszkania. Więc na początku taki apel, można powiedzieć, jestem, jak niektórzy wiedzą, albo inni się dowiedzą, jestem opiekunem medycznym, pracuję w szpitalu i właśnie stąd ten apel, że kochani, pierwsza zasada, jeżeli się źle czujecie, idziecie do szpitala, mieliście kontakt z osobą zakażoną, albo mieliście kontakt z osobą, która była za granicą, no to pierwsza zasada, nie kłamcie, tak? Także kłamiąc, nie mówiąc prawdy przy przyjęciu, no to narażasz mnie, narażasz moją rodzinę, narażasz zdrowie, życie moje, mojej rodziny, wszystkich moich znajomych, nas wszystkich, całego personelu medycznego, po prostu, no i pacjentów, którzy też przebywają na oddziale. No, efektem takiego kłamstwa właśnie jest to, że ja i moje koleżanki jesteśmy na kwarantannie, a oddział jest zamknięty. Także apeluję tutaj do wszystkich, jeżeli zgłaszacie się, jeżeli źle się czujecie, to po prostu no nie kłamcie, tak? Nie kłamcie, bo to się właśnie z tym wiąże, że ja zamiast dzisiaj być w pracy przy łóżku chorego, to właśnie mam kwarantannę. Jeszcze mi się tak udało, że jestem całkowicie odizolowany w pustym mieszkaniu, moi bliscy są bezpieczni, donoszą mi jedzenie, była taka możliwość, z niej skorzystałem. No i tak to wygląda. No, a czas pokaże, co dalej. Natomiast co do tradycyjnego golenia wracając, to no co, mówiłem wam ostatnio przy pędzlu Atomic Rocket, że no to nie jest borsuk, tak? Atomic Rocket, włosie typu Plisson, nie mam go tutaj przy sobie. No to nie jest borsuk. I miał być borsuk, 26 mm knot, duży, silver tip, no taki się planowałem porwać. Ale jak dostałem w prezencie mój kubeczek, tutaj ostatnio dostałem po uszach, bo powiedziałem, że kupiłem sobie kubeczek. Nie kupiłem, dostałem w prezencie od moich trzech pięknych kobiet kubeczek. Więc jak dostałem ten piękny kubeczek na urodziny i on tak przyszedł na urodziny, które będą 20 maja, dodam jeszcze. Ale w każdym razie, kiedy ten kubeczek przyszedł i tak z moją panią żeśmy siedli, popatrzyli, no to stwierdziliśmy, że, czy ja stwierdziłem, że w ten kubek to by się przydał pędzel dzika, bo akurat w tą ciepłą wodę, żeby go wsadzić, no i żeby się wymaczał w tej ciepłej wodzie, bo dzik trochę lubi się pomoczyć przed użyciem. No i tak mnie moja pani namówiła, mówi, no wiesz co, mówi, masz już borsuka, masz włosie to sztuczne,
to jeszcze ci brakuje tego dzika, to może tym razem dzik. A że jeden dzik mi się bardzo podobał, jeden pędzel, no i mojej pani też się spodobał, więc dzik. To taka pierwsza niespodzianka. A po drugie, moja pani, oglądając ostatni film właśnie o tym kubeczku Kenta, Jamesa Kenta, no to mówi, no wszystko fajnie, ale tu brakuje krążka mydła, żeby wszystko było tak, jak jest. Mydełko takie zakupiłem, już pokażę. O, będzie widać. O, do góry nogami. Singer. Tak. Folika. Kupiłem krążek w zasadzie specjalnie na potrzeby tego filmu, bo mam się czym golić, jest tego dosyć dużo. Ale jak już tak mi powiedziano, że brakuje tego krążka i tak powinno być wyrabiane na tym kubku, tak jak to się należy, no więc jest komplecik. Jest komplecik, już go wam pokazuję. Pędzel się moczy. Jest komplecik, jest mydełko. Pędzel się moczy. Pędzel już niektórzy rozpoznali. Oczywiście Starling. Starling, który no, na zagranicznych forach ma dosyć dobre opinie. Ła, jak teraz nie poleci. Starling 24. Dzik. Jeszcze się nie goliłem dzikiem, więc zobaczymy. Na razie jest sztywny, jeszcze nie rozkwit. Nie będę go wkładał do żadnych lodówek, żeby rozkwitał. Niech on sobie naturalnie. Pierwszy babol, który mnie zaskoczył w takiej firmie, to tutaj nie będzie widać, ale tu jest takie pryśnięcie kleju. Ja, który lubię, no, żeby wszystko tak jakoś było fajnie wykonane, to dla mnie to takie jest przy takiej firmie, to trochę dziwne, że tak im się sypło, ale im się sypło. No i teraz myślę, jak tu sfilmować to nabieranie z krążka, bo inaczej to miało być w innej łazience. No, tak jak mówię, no, losu człowiek nie wybiera. O, jest krążek. Teraz ja z niego tu spróbuję nabrać pianę. O, pędzel, który był taki sztywny, o dziwo się mi ładnie złożył. I o dziwo fajnie jeździ po tej kostce. Także nabieramy pianę. A, jeszcze zapomniałem twarzy zmoczyć. Nie mam dziś żadnego środka do, jak to się mówi, nie mam środka do zmiękczenia zarostu, został w domu. Także zmoczę twarz. Pędzel fajnie się rozłożył. Zobaczymy, co będzie dalej. Moje pierwsze golenie tego typu pędzlem, dzikiem. Czy tam świnką, jak niektórzy mówią. Ręcznik leciał na ziemię. Powiem tak, rączka fajnie wyważona. Fajnie się dotrzyma. Bałem się, że to będzie jakiś kolec. Włosów z niego wyszło kilka. Mam nadzieję, że to tylko na początek. Bałem się, że to będzie jakiś
tak wam powiem. Ale całkiem porządny pędzel. Prowadziłem go z Anglii. Raz, że się bałem ze Stanów, czy w ogóle dojdzie, a dwa, że akurat w sklepie w Stanach go nie było. Pędzelek po pewnych przejściach do mnie dotarł, dosyć długo był wysyłany i trochę, mogę powiedzieć, krążył po tej Anglii. No, rewelacyjne. Jeszcze, żeby nie te wypadające kłaki, to w takiej sporej ilości, mam nadzieję, że to, o, widać je, mam nadzieję, że to przy pierwszym goleniu, bo no szkoda by było, żeby wyłysiał. Powiem wam, że jechałem już któryś raz i jestem zaskoczony, jak fajny jest ten pędzelek. Jest naprawdę rewelacja. Przy mopowatości borsuka, przy takiej giętkości tego sztucznego włosia też, mówiłem o borsuku, a teraz o sztucznym, no bo borsuk taki trochę mopowaty, ten mój Bestbarger. Atomic Rocket taki jest, no, sprężynujący, przewidywalny, aż nie do polubienia. No ten jest, kurczę, całkiem fajny pędzel jeszcze, żeby tak cholera nie gubił tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to mu przejdzie po paru goleniach. Nawet widać na filmie, o, jak zbieram brzytwą te kłaki z niego. Nie kosztował aż specjalnie dużo, także z wysyłką około 100 zł. Ja mam nadzieję, że to mu, więc nawet jakby wyłysiał, to mu nie, majątku nie stracę, ale byłoby szkoda. No, fajna rączka, fajnie wygląda, fajnie się go trzyma. Trochę mi się tu dziwnie goli w tych warunkach. Wczoraj miałem się golić ogólnie, bo już wczoraj mi zarost urósł, ale tak jak mówię, prosto z dyżuru przedwczoraj, bo już czułem, co się święci. Wyszedłem tutaj do mamy, widziałem, że mieszkanie stoi na razie puste. Czekałem na wyniki testów tego pacjenta. Niby nie pokazuje się gąbki, ale wam pokażę. Zobaczcie, ile tego dziadostwa z pędzla jestem. Tym jestem bardzo niemile zaskoczony. No i tak jak gdzieś tam żeśmy czuli z pogorszenia stanu zdrowia, no to testy wyszły właśnie u tej osoby pozytywne, więc wczoraj był taki nerwowy dzień po tym wszystkim. Sanepid dzwonił i co nie tylko, i naprawdę nie miałem głowy. No ale miałem możliwość zadbać o swoich bliskich i po prostu nie wracać do domu.
To uczyniłem. Tak jak powiedziałem, jedno kłamstwo, my na kwarantannie, oddział zamknięty i tak to wygląda, tak to się kończy. Jeszcze nie wiadomo jak to będzie, gdy nam zrobią testy, bo też będziemy niebawem mieli testy. Mam takie światło w tej łazience, że nie wiem, czy jestem ogolony, czy nie. Muszę namacanta trochę. Dobrze, mimo że woda ciepła, to wtedy jakoś już taki ciepły być nie chce. To jest grane, trochę go ociepliłem. Drugie przejście zrobimy. Za 24 mm, dosyć taki solidny. Jestem pod wrażeniem. Nie za jakiś czas nakręcę film, jak to się rozwinął ten pędzel, bo on się jeszcze rozwinie. Albo za jakiś czas zrobię film, jak to wyłysiał ten pędzel, ale tego to bym nie chciał. Przekrzywiłem też trochę lampkę, żeby tak nie oświetlała bardzo tego telefonu i to też może jest efekt takiej widoczności.
chyba rady za bardzo. O. No chłodny ten pędzelek, powiem wam. Mnie to trochę dziwi, bo woda ciepła. Chociaż no woda już może nie jest taka ciepła, może to też jest przyczyna, że musiał zmienić wodę. No bo lać jeszcze cieplejszą. Tak, robię trzecie przejście, bo widzę mankamenty. Zawsze kończę po jednym przejściu, po dwóch przejściach. Pierwsze w historii trzecie przejście, ale to ze względu na światło w tej łazience. Które mnie delikatnie mówiąc wkurza. W zasadzie policzki to sobie mogłem zostawić, bo już je ogoliłem, ale powiem wam też, nie ukrywam, że robię to z pewną satysfakcją z tego względu, że naprawdę tego Sterlinga się świetnie trzyma. No teraz to jest... To jest super, może i cholera zostanę przy trzech razach. Łać absolutna, koledzy, naprawdę. Teraz się jeszcze bokami zajmiemy. Nie no, no... Na zagranicznych forach czytałem o nim opinię. Bardzo go chwalili. I poza tym uciapcianiem
klejem, którego no nie lubię, bo jestem tak, patrzę na tą estetykę uważniej, no to poza tym uciepcianiem klejem, poza tymi wypadającymi włosami, mam nadzieję, że to tylko przy tym goleniu, bo pędzel jest nówka. Chociaż wiecie, ja sobie nie przypominam, żeby mój borsuk mi takie numery robił. Ale no i przede wszystkim fajne mydełko, fajny poślizg, fajny zapach tego sandałowego. Jeszcze nie miałem. Czuć go w całym pokoju, bo go umieściłem wczoraj w pokoju, tam gdzie śpię. Czuć go bardzo ładnie mi napachniał. Tu nie mam 3 pokoje dla siebie. Mogę tutaj jeździć na wrotkach. O brzytwie chyba dzisiaj nic nie wspomniałem. Moja oczywiście Rosjanka Stis. Muszę to wyjąć, to jest bardzo mała umywalka. A teraz przepukę twarz, zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Jednak wolę swoją łazienkę. Powiem tak. Jestem ogolony. Sterling jest, no z wyglądu, mówię, kawał fajnego pędzla. Zaskoczony jestem jego miękkością i delikatnością. Na twarz konsul jeszcze przelecę parę razy brzytwę. Jeszcze pod tymi wąsami, patrzcie. Patrzcie Państwo. Coś się pod nosem uchowało. No.
Elegancko może być. Dzięki wszystkim za obejrzenie filmu, który w takich warunkach przyszło kręcić. Mam nadzieję, że przy następnym spotkamy się już w mojej łazience. No, a żeby nie było takich sytuacji, to ponowiam apel. Jak idziecie, zgłaszacie się do szpitala na SORT. Czy gdziekolwiek, nie kłamcie, żeby miał opiekun medyczny, czy moje koleżanki, pielęgniarki, czy lekarze, no, żebyśmy mogli wykonywać swoją pracę. Tak, trzymajcie się. Cześć.